Thank you. Dobra, jestem już w Parku Narodowym. Sekwoja to są najwyższe drzewa. Dobra, trzymam się tutaj. Sekwoje to są największe drzewa na świecie. Sami zaraz zobaczycie zresztą. Jak wjeżdżacie do parków narodowych i nie macie tej karty, to przyklejacie sobie na szybę coś takiego. To jest 7-dniowa przepustka, że jak będziecie chcieli wrócić tutaj, czyli jeden dzień, później idziecie gdzieś spać, wracacie znowu, no to już nie płacicie, tylko na tej samej wjeźdźcówce wjeżdżacie, bo parki narodowe są wielkie, żeby to wszystko pozwiedzać, to potrzeba co najmniej 2-3 dni. Z tego powodu właśnie wymyślili 7-dniową wejściówkę. Słynny Tunnel Rock. Tam dalej będzie taki fajny tunel, który jest zrobiony w drzewie. Drzewie, które spadło. Będę nim jechać. Komu ja bym tutaj przeszkadzał z tym moim dronem? No misia to bym chciał spotkać. Może się uda. Na tych terenach, jak i w Yosemite, miśków jest dość dużo. Cały czas pod górkę i zasięg mi zleciał z 400 mil na 255. Się boję sprawdzać, jakie jest spalanie. Jak wjeżdżacie do dużych parków, to zawsze dostajecie mapkę, żeby wiedzieć co, gdzie, jak. Ja w tej chwili jestem gdzieś tutaj i chcę na ten trail się wybrać, bo to jest chyba najlepsza, bardzo malownicza ścieżka. Na szczycie góry. Tutaj jest ten Tunnel Log. Tunnel Log to jest to drzewo, o którym wam mówiłem, że jest takie przewrócone i można tamtędy przejechać. Ale to zaraz. Już się widzicie, już się zaczynają te drzewa. Wielkie. Nie było żadnego problemu z parkowaniem. Tam się wybieram. Na tamtą górkę. Ja jestem osobą, która bardzo lubi duże miasta, technologie i w ogóle wszystko, co jest nowoczesne. Ale z drugiej strony też bardzo lubię przyrodę, parki narodowe. Tutaj to jest dla mnie, można powiedzieć, spełnienie marzeń. Jak widzicie, zdecydowanie warto tutaj przyjechać. Marzę o dronie, ale jak już mówiłem, stromo tutaj dość.
No tam na dół bym nie chciał spaść. Udało się dotrzeć na szczyt. Ścieżka nie jest długa, bo ma nie wiem ile, z 400 metrów może. Także do przejścia przez każdego. Tam jest Kalifornia. Po tej stronie jest Kalifornia. A tutaj, te góry, to jest Sierra Nevada. I po drugiej stronie tych gór już jest Nevada. Ciekawa informacja, że jak są burze, to ten punkt jest najbardziej narażony na jakieś wyładowania właśnie, na pioruny. Więc trzeba uważać w takiej pogodzie. Akurat teraz jest super pogoda, no ale niekoniecznie zawsze tak musi być. W Stanach jest tak dużo tego typu miejsc, że gdybym chciał je wszystkie odwiedzić i tak szczegółowo wyeksplorować, to mogłoby mi nie starczyć życia. I to jest świetne. Zdecydowanie zamierzam podjąć próbę wyeksplorowania ich wszystkich. Na razie całkiem nieźle mi idzie. Patrzcie na to drzewo. Wow. W porównaniu do innych. O matko. A bo to są dwa drzewa ogólnie. Z jednego pnia. Tam też jest dość wielkie to jedno. Wow. Nie sposób było nie przejechać tędy. Zdecydowanie obowiązkowy punkt, jaki trzeba odwiedzić, będąc tutaj. Byłem w Dolinie Śmierci i nie udało mi się zobaczyć żadnego grzechotnika, mimo że tam są. Tutaj są niby niedźwiadki, zobaczymy. No fajnie byłoby jakiegoś spotkać. Te parki narodowe tutaj, Sequoia, Yosemite, czy nawet Lake Tahoe, ogólnie te parki, które są na Sierra Nevada, one warto je odwiedzić dwa razy, latem i zimą, dlatego że one mają kompletnie inny klimat, zarówno latem, jak i zimą. I oba klimaty są niesamowicie zajebiste, więc warto, jak ktoś ma możliwość oczywiście, bo jak ktoś przyjedzie na wakacje, to średnio, ale jak ktoś ma możliwość odwiedzić je dwukrotnie, polecam, latem i zimą. Ja Lake Tahoe widziałem zarówno pod śniegiem, jak i normalnie, jak było, nie było śniegu. I naprawdę oba widoki były mega. Nie wiem, po co są te busiki, nie sprawdziłem tego, ale moim takim... Ale wydaje mi się, że one są po to, że jak są te parkingi przy takich najfajniejszych miejscach zapchane totalnie, to można zostawić gdzieś dalej, gdzie jest duży parking, i dojechać takim shuttle. Takie jest moje zdanie, że po to to właśnie jest, ale głowy nie daje, to jest taka moja tylko wolna myśl. Wracam do auta i jadę dalej na polowanie niedźwiadków. Znając moje szczęście, jak zwykle żadnego niedźwiadka nie spotkam. Niedźwiedzi pewnie tu jest od cholery, ale ja
jak to ja, żadnego z nich nie zobaczę. Ta ścieżka ma 700 metrów, 0,4 mili. Zależy jak kto to interpretuje. Ja bym raczej powiedział, że zboczenie ze ścieżki dawałoby mi większą szansę zobaczenia misia. Sherman Tree to jest największe drzewo na planecie. Na całej planecie nie ma większego drzewa niż to. Sekwoje są największe, ale to jedno konkretne jest największe. Spoko, nie? Powinienem wziąć? To są te słynne pianki, które Amerykanie grillują. Słyszałem, że są obrzydliwe. Ja grilla nie robię, więc nie biorę testowo, ale myślę, że jak kiedyś będę robić grilla, to spróbuję. Tylko po to, żeby sprawdzić i się upewnić, że rzeczywiście są beznadziejne. Kupiłem przekąski. Gościu... Tam wyszło mi 5,81. Daję mu 6 dolców i wyciągam mu 1 centa, żeby mi dał 20 centów, bo nie chcę mieć drobny. I on mówi, że on już wbił 6 i on nie chce pomieszać w kasie. Ja pierdzielę. Wziąłem sobie testowo, nie jadłem tego nigdy, a ponoć to jest przysmak Amerykanów. Tym się zajadają amerykańskie dzieci. Najpopularniejszy candy dla nich. Zaraz wytestujemy, czy to w ogóle jest czegoś warte. Całkiem dobre. Jak na amerykańskie słodycze. Amerykańskie słodycze to jest poziom, kupują zazwyczaj jak margaryna. Polecam. Ale to całkiem zresztą.